Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ostatnio w internecie pojawia się coraz więcej filmów z testowaniem różnych produktów spożywczych, więc idąc tym śladem, no też chciałem coś takiego nagrać. Mamy dzisiaj takie coś, to są paluszki, może przybliżę, paluszki czekoladowe, akurat te o smaku czekoladowym. Takie o właśnie. Jedno opakowanie i drugie opakowanie to są paluszki czekoladowo-bananowe. Tak to wygląda. Paluszki czekoladowo-bananowe. Zobaczymy, przetestujemy, jak to smakuje. To są prawdopodobnie... nie mogę tutaj znaleźć producenta dokładnie. Indonezja, o. Indonezja. Jedno opakowanie to o smaku czekoladowo-bananowym waży 42 gramy, a drugie opakowanie czekoladowe, czyli to czerwone, 47, tam na dole jest waga, tutaj też pokazane, 42 gramy, czyli no stosunkowo niewiele. Dobrze, w takim razie rozpakujmy. Proszę bardzo, robię to przed kamerą. Rozpakowywanie, unboxing tak zwany. Tak wygląda torebka zapakowana. Ja to w tej chwili spróbuję otworzyć, zobaczymy, co jest w środku, czy to, co na ilustracji, na zdjęciu, jest odpowiednikiem tego, co będzie w zawartości, to się okaże. O, tak te paluszki wyglądają. Na zdjęciu wyglądają tak, a w rzeczywistości wyglądają tak, czyli praktycznie bardzo podobnie. No dobrze, próbujemy. Powiem tak, jeśli chodzi o ciasto, to jest to ciasto z mąki pszennej o lekko słonawym smaku. Nie jest ono zbyt chrupiące, powiedzmy, w porównaniu z naszymi paluszkami słonymi, które można dostać na polskim rynku. Może gdyby było lepiej wypieczone, to by były troszeczkę lepsze. Natomiast no, czekolada jak czekolada, raczej taka deserowa. No i fajnie to kontrastuje, współgra, jeśli chodzi o smak, bo czekolada, wiadomo, jest słodkawa, natomiast no, to ciasto to takie lekko słonawe. Także druga strona pudełka tak wygląda. Czy warto to kupić? Słuchajcie, nie wiem, z tego, co słyszałem, to cena tego w Polsce, jeżeli gdzieś to można dostać, to jest w granicach tam 8 zł, 7-8 zł. Za 47 gramów, no trochę drogo wychodzi, jakby nie patrzeć, co by nie mówić. Natomiast czy to się opłaca? No nie wiem, decyzję pozostawiam Wam. Tak jak mówię, no nie jest to nic specjalnego. Czekolada jak czekolada, lekko słodkawa, coś na wzór deserowej, natomiast to ciasto to tak nie do końca mi podpasowuje z uwagi na to, że jest mało chrupiące. Gdyby, mówię, było lepiej wypieczone, pewnie byłoby lepsze. Lekko słonawe, no i dużo mąki jest, dużo mąki pszennej, jest takie ciasto a la gnieciuch, bułeczka, o coś w tym stylu, jeśli chodzi o smak. No dobrze, to jedno opakowanie mamy, test za sobą. Opakowanie drugie otwieramy. Tak ono wygląda, jeszcze raz pokazuję, zapieczętowane. Otwieramy. O! Opakowanie jest paluszków takie samo, też taka torebka. No i otwieramy. Czym nas to opakowanie zaskoczy? O ile w ogóle nas czymś zaskoczy. Pytanie, czy będzie lepsze od poprzednich. Ojej, pokruszone chyba troszeczkę są. Pokruszone są odrobinę, ale no akurat znalazł mi się tutaj cały. Tutaj widać, że ciasto jest z jakiejś ciemniejszej mąki, na pewno to nie jest pszenna w 100%, natomiast polewa jest jasna, jak widzimy.
Kolor to jest taki, no bananowy, chociaż lekko wpadający na mój, na moje oko w lekko w zielonkawy, taki niedojrzały do końca banan. Tak ta pałeczka wygląda. Spróbujmy. Ciasto jest zdecydowanie lepsze w stosunku do tych czekoladowych. Natomiast jeśli chodzi o polewę, no to jest taka zdecydowanie, powiedziałbym, o smaku bananowym. Coś w rodzaju mało słodkiego lukru o smaku bananowym. Tak jakby do lukru dodać mniejszą ilość cukru, bo nie jest zbyt słodka. Natomiast dodać dużo, dużo przyprawy, jakiejś tam właśnie esencji takiej smakowej, bananowej. No. Zmierzmy jeszcze, ile te paluszki mają. Może jeszcze z jednego... Tak, jest cały. Paluszek ma długość, słuchajcie... Nie wiem, jak to pokazać. Żeby było widoczne. No to trzeba pokazać, zademonstrować, prawda? Około 12 cm. Około 12 cm, także niedużo. Czy się opłaca za tą cenę? No nie wiem, słuchajcie. Według mnie to jest drogo, bo 42 gramy, tamte czekoladowe 47, za kwotę 7-8 zł, no to mało nie jest. Czy są warte tej ceny? Można polemizować. Według mnie nie do końca. W smaku są, te bananowe są lepsze, wydaje mi się. Bananowe są lepsze, bo to ciasto jest przede wszystkim lepsze i no, nie są tak słodkie. Ja nie lubię słodkich rzeczy generalnie. Tu jest więcej tego banana niż słodkości. Ciasto jest takie lekko słonawe, no i tutaj chyba bardziej wypieczone, bo ono jest ciemniejsze. Ale raz na jakiś czas myślę, że można coś takiego kupić. Jeżeli gdzieś tam się wam rzuci, że tak powiem, na oczy w jakimś tam sklepie. To chyba tyle na dzisiaj. Dzięki. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i być może do kolejnych odcinków z testowania produktów spożywczych. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.